Na program zaprasza Orlen, generalny sponsor polskiego narciarstwa. Dojazd ekipy skijumping.pl na wszystkie skocznie świata zapewnia Real Logistics, partner logistyczny serwisu. Dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachotrapez, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba! Trener Szczepan Kupczak po pierwszym mikście w tym sezonie. Jakie wrażenia? Czy to siódme miejsce jest ok? Jest niedosyt? Czy jakie jest to właśnie ogólne wrażenie? Z mojej perspektywy było ok, aczkolwiek chciałoby się więcej zawsze. Myślę, że jak na pierwszy start mikście taki w tym sezonie i z mojej perspektywy było ok. Jakie były te najważniejsze punkty do pracy po tym piątkowym treningu, po tych trzech seriach próbnych właśnie przed sobotnim mikstem? Przede wszystkim znalezienie takiej prawidłowej pozycji dojazdowej. Tu są naturalne tory, trzeba troszeczkę inaczej dojechać i być skupionym w większym stopniu na dojeździe. Także to był taki podstawowy punkt dla nas. Dzisiaj taki dzień skrajności, bo skoki równe, ale nie w przypadku na przykład Kingi na takim poziomie, jakbyśmy chcieli. Tak, i w próbnej serii jest fajnie, wszystko idzie w fajnym kierunku. Z przeniesieniem tego na zawody jeszcze mamy problem, aczkolwiek cały czas staramy się wykonywać swoją pracę jak najlepiej, dlatego tutaj przede wszystkim spokój zachować. Nicole natomiast pokazała Piotrkowi Żyle, że jeżeli trzeba atakować, to potrafi, tak jak w pierwszej serii, kiedy Piotrkowi noga się powinęła, a Nicole skoczyła 115 metrów, podobnie jak i potem w finale. Tak, dwa równe skoki, takie dość solidne i im więcej takich będzie się znajdowało na zawodach, tym ta pewność siebie, wszystko pójdzie, wszystko się zacznie fajnie układać i dlatego takich skoków w zawodach jak najwięcej będzie dobrze. Po raz ostatni rozmawialiśmy w Wiśle, to już ponad miesiąc temu, po drodze było Lillehammer. Co udało się poprawić, z czego jesteście zadowoleni po tym miesiącu? Cały czas mamy dużo do pracy, także no, głównie w tym okresie się skupiamy nad takimi detalami, nad technicznymi aspektami skoku, także nad tym się generalnie najwięcej skupiamy. Tutaj już u Kingi też widać, że jest lepsza praca w powietrzu nad z tymi nartami. U Nicoli też coraz większą pewność siebie widać podczas skoków, dlatego tu jest duża praca wykonana i przede wszystkim tego spokoju nam potrzeba. Jeszcze konkurs indywidualny, a potem kolejna przerwa i dopiero turniej sylwestrowy w Willach. Rozumiem, że decyzje dotyczące kolejnych weekendów to za jakiś czas dopiero. Tak, to za jakiś czas, mamy jeszcze chwilkę czasu, dlatego z tego skorzystamy. Aczkolwiek mamy jeszcze do wykorzystania i krajowe zawody, są jeszcze kontynentalne po drodze, też można się zastanowić nad tym, dlatego tu będziemy obserwować bacznie.